Cześćki! Jak wiecie, wróciłam właśnie z Tajlandii i przywiozłam sobie pamiątki, nie tylko koronawirusa. Co mógłby kupić taki tłuścioch jak ja? Żarcie. Więc przywiozłam całkiem sporo przekąsek tajskich, których wcześniej nigdy nie jadłam i nie jadłam ich też tam, żeby nie psuć sobie tego, wiecie, takiego pierwszego wrażenia. Mamy sporo rzeczy. Jest suszony durian, ale to sobie zostawię na koniec, żebyście zostali ze mną do końca. Tu jest coś z kokosa, jakieś chipsy kokosowe. Chipsy z kokosa o smaku krewetek. Kocham krewetki, ale połączenie kokosa z krewetkami jest dla mnie trochę chore, więc zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj jest jakiś traditional Thai snack, ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ja strasznie kocham orzechy nerkowca i strasznie kocham krewetki, a to są orzechy nerkowca w panierce krewetkowej, więc jakby wydaje mi się, że to połączenie powinno być dobre. Dalej jest jakiś seafood snack, exotic Thai. Nie wiem, co to jest. I to jest sweet and spicy. Ja lubię w sumie spicy, ale ich spicy jest trochę bardziej spicy niż nasze spicy. I ostatnia rzecz, też są krewetki na opakowaniu. I to jest... Ja nie wiem, nie jadłam tych rzeczy nigdy i dlatego stwierdziłam, że nagram to, ponieważ to będzie wtedy śmieszne. Wystaje mi z głowy ta łódka i będzie mnie to denerwować. Może jakoś tak przestawię to. Jestem w ogóle za wysoko. Aj! Trochę trzeba obniżyć aparat. Udało się osiągnąć dobry kadr, więc czas na żarcie. I ja w ogóle nie jestem głodna, bo dopiero co zjadłam spaghetti, ale jestem bardzo ciekawa tych rzeczy. Ja nie robiłam nigdy takich filmików, że coś próbuję i to taki, wiecie, content nie mój, ale to są takie bardzo egzotyczne rzeczy i stwierdziłam, że to w sumie może być ciekawe, bo mało kto ma dostęp do takich rzeczy cały czas. W sensie, można to kupić pewnie gdzieś przez internet, ale... no ale mało kto kupuje sobie przekąski przez internet, umówmy się. Dobra, to zacznijmy od tego, co nie wiem, co to jest. Ale szanuję opakowanie, bo jest na ten taki, wiecie, ziplock. To wszystko jest popakowane w takie kolejne te foliki. I strasznie dużo plastiku jest zużywanego do tego. To mi wygląda jak taki suszony glon. Jezu, cykam się. Dobra, czy ja sobie... Dobra, to się tak dosyć mocno... Pachnie jak... Pachnie dupą. Trochę jak sushi. To nie jest złe. To jest strasznie słone, ale smakuje jakimiś tam owocami morza. Nie jest ostre, bardzo słone, ale gdzieś jakieś takie ma podtony słodkie. W sumie to jest takie charakterystyczne dla kuchni dalekowschodniej, że jest gdzieś tam połączenie różnych smaków i właśnie słodki się ze słonym gdzieś tam spotyka. Nie, da się to zjeść naprawdę, w sensie... Nie kupiłabym tego drugi raz, ale posmak ryby zostaje, bardzo mocny posmak ryby. Nie powiedziałabym może, że to posmak... Chociaż może ma coś wspólnego z krewetką, tak na upartego. Dobra, teraz to. Ale tu jest jakaś ten... Aha, że można to jeszcze zamrozić, jakby ktoś chciał. Ale ja nie zrobiłam tego. To też jest wszystko popakowane w oddzielne foliki. Wszystko jest zapakowane w takie te... Całość tutaj jest pełna tych, w środku jest pełna tych folijek poszczególnych z rzeczami i... Znaczy, to jest spoko z jednej strony, no bo nie schnie to jedzenie, co nie? I nie zmienia swoich właściwości, ale z drugiej strony, no kurczę, sporo tego gówna się tworzy, co nie? To śmierdzi jak żarcie chomika. Bez kitu, jak jedzenie chomika. I'm scared. O matko, też nie śmierdzi jak jedzenie chomika. Dobra, 3, 4. Nie, to jest niedobre, bardzo niedobre. Bra, nie wody. O nie, to było okropne. Fuj, strasznie nie smakowało mi. Było pod koniec ostre, ale ten zapach mnie tak strasznie odrzucał, że nie mogłam się kompletnie przełamać. Wycięłam fragmenty, w których zrobiło mi się troszeczkę niedobrze, bo nie chcę was takimi obrazami katować, ale generalnie no nie polecam, nie wiem, co to było. Koszmarnie śmierdzi. Chciałabym wiedzieć, co to jest, ale tu jest wszystko napisane po tajsku, a ja nie czytam znaków tajskich. Tutaj jest napisane, że to zawiera kałamarnicę. Kałamarnicowy morskie jedzenie, snack. Słodki i ostry. To jest kałamarnica pomieszana z surimi, czyli wiecie, paluszki krabowe. No, w sumie kałamarnica jest na opakowaniu, ale myślałam, że tak bardziej, wiecie, dla ozdoby.
Dobra, to teraz może coś dobrego. Coś, w czym pokładam chyba największe nadzieje, jeśli chodzi o ten test jedzenia. Czyli te orzechy nerkowca. Dobra, no to ma stawać się coraz lepsze z każdym ugryzieniem. Nasze chipsy powinny mieć takie zamknięcie. No więc to wygląda tak w środku. Czyli no, orzechy nerkowca w panierce. Tutaj nie powinno być jakiegoś problemu. Takie se bym powiedziała. Ta panierka jest tak mocna, że zabija prawie całego orzecha. Ten smak jest taki właśnie też słodko-ostry. Trochę przykre, że orzech jest prawie cały zabity, bo ta panierka robi jakby tyle szumu wokół siebie, że tego orzecha prawie nie czuć. Czy to ma coś wspólnego z krewetką? Może ma trochę? Nie wiem, może to jest kwestia tego, że krewetka sama w sobie jest smaczna i kocham krewetki, ale już rzeczy o smaku krewetkowym są takie... Ja kiedyś kupiłam w Oszonie, były chipsy krewetkowe na tym dziale takim azjatyckim i one też bardzo średnio mnie wchodziły. W ogóle to z tego miejsca chciałabym pozdrowić moją siostrę, która mnie natchnęła do tego odcinka i Olę, którą poznałam w Tajlandii i która też mnie trochę natchnęła do tego odcinka, więc jeżeli to oglądasz, to guziaczki. Wybraliśmy najmłodszy kokos dla premium. No dobrze. Ale jak tak na początku jeszcze się cykałam, to teraz to już mi w sumie ten strach cały przeszedł i oto też jest zapakowane tak. W sensie są dwie takie saszetki. Okej, najpierw test zapachu. Pachnie kremem Nivea! Pachnie totalnie kokosem. Tak jak wiecie, olej kokosowy po prostu. To jest naprawdę dobre. Bardzo dobrze to jest w sumie tutaj opisane, że to są chipsy o smaku kokosa. To jest chrupiące, ale nie tak chrupiące jak chipsy z drugiej strony. To jest tak chrupiące, to jest suche bardzo. To nie jest tłuste jak chipsy, co nie? Chipsy są w oleju smażone, a to nie jest... To jest tak jakby wysuszyć kokosa. Ale to jest słodsze niż kokos taki w naturze. Normalnie jak się je kokosa takiego, nie wiem czy jedliście, takiego po prostu kokosa, że ktoś otwiera wam kokosa. All you need is to find a coconut man. I pijecie to mleko. No to mleko jest takie bezbarwne trochę w smaku. A to jest słodkie, dosyć mocno. Tak jakby kokosa z cukrem zjeść. Najlepsza rzecz jak do tej pory. Dobra, no to teraz może to, co nie wiem co to jest. To jest jakaś tradycyjna tajska przekąska. Ready to eat, to na plus. I każdy pis jest robiony ręcznie, co w sumie mnie dziwi, bo myślałam, że to fabryka jakaś zapodaje te rzeczy. To też jest popakowane w małe opakowanka. Tu jest znaczek, na którym jest ryba i jest napisane 100%, czyli to ze 100% się składa z ryby. Ja myślałam, że to jest w jakimś cieście. No dobra, no raz się żyje. Jakbym tego nie zjadła, to miałabym jakieś doświadczenie. O, to jest takie malutkie! Ja myślałam, że to jest jeden na całe to opakowanie. No dobra. O kurczę. Muszę sobie wodę przyszykować. Rybne smakołyki generalnie są trudne. Nie, dobra, nie będę go wąchać po prostu. Ciężka sprawa. Ciasto jest spoko. W środku jest ryba, ale to jakaś taka dziwna ta ryba jest, bo ona jest taka... nie chcę wam pokazywać takich rzeczy, bo to jest takie obrzydliwe trochę. Konsystencji, o! Konsystencji jak macie mokry piach w piaskownicy. To jest dokładnie ta konsystencja tej ryby. Trochę ostre. Ja nie mogę się skupić na tym smaku, bo mi te zapachy strasznie przeszkadzają. Dobra, pieprzę tą drugą połówkę. O, klikotwo! Ogromne! I can't even. Bardzo źle, a to nadal nie jest durian, którego się chyba boję najbardziej. Dobra, przedostatnia rzecz przed durianem i to są te chipsy kokosowe, tylko że o smaku krewetki. Chipsy kokosowe były generalnie spoko. To nie wali, chociaż tyle. Może to będzie dobre. Dziwne. Słodkie bardzo. Jak na coś, co ma związek z krewetką, to jest bardzo słodkie. Tamte chrupki z tym kokosem po prostu, one były po prostu słodkie i smakowo-kokosowe, a tutaj jest dalej ta baza z tego, tej słodyczy i z tego kokosa, ale na to ktoś z jakiegoś powodu posypał czegoś krewetkowego. Tak jest, szczerze. Daję 4 na 10. No i coś, na co czekaliśmy wszyscy, bo jak już dobrze wiemy, ten kanał polega na tym, że ja się upadlam, a wy na to patrzycie. Przynajmniej przez opakowanie nie śmierdzi. To była w ogóle najdroższa też z tych przekąsek.
bo to jest to owoce duriana suszone. To jest made with 100% real durian meat. Ja nigdy w życiu wcześniej nie jadłam duriana. Ja nigdy wcześniej w życiu nie wąchałam duriana. Ja tylko słyszałam, że to jest strasznie śmierdzące i że ludzie nie dają rady. Ja w ogóle... Ja się nie mogę przemóc, ponieważ ja w ogóle nie lubię suszonych owoców. W sensie jakieś takie suszone morele albo suszone śliwki to jest totalnie nie dla mnie i mi ta konsystencja w ogóle nie pasuje tego owoca. W sensie śliwka jako taka super, ale jako suszona śliwka to fu. Więc tutaj jest połączenie wszystkich koszmarów, jakie mogą być. Z jakiegoś powodu to kupiłam, ponieważ wydawało mi się, że to będzie ciekawe. Dobra, otwieram to, najwyżej otworzę okno, no jeja. To jest... Wyobraźcie sobie, że w takim dużym opakowaniu są tylko dwa takie te. Ej, to ładnie pachnie. W sensie jeszcze przez opakowanie pachnie naprawdę ładnie, tak świeżo. Jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że to będzie tak cuchnęło, że będę miała ochotę popełnić samobójstwo. Bardziej nie zawsze. Naprawdę, nie, no jest spoko. Smak pachnie jak taki po prostu egzotyczny owoc, ale nie jak jakiś kupa. Ja nie wiem, o co im chodzi. Może po prostu durian, który jest suszony, nie śmierdzi aż tak bardzo. Ale ja nie zjem całego takiego płatka. To no w ogóle... No bo tak jak widzicie, cały jest dość spory, a ja nie wiem jeszcze, czy to mi podejdzie i wolałabym nie zrobić jakichś sensacji. Naprawdę, nie jest źle. Ja się przygotowałam, że ja to otworzę i po prostu mi walnie takim zgniłym jajem. No trochę może takim zgniłym, ale takim owocem tropikalnym. Nie wiem, ja już może jestem po prostu przewrażliwiona. Bo jakby to są smaki, które leżą totalnie na zewnątrz kręgu smaków, które ja znałam przez całe życie. A ta konsystencja jest taka, jakbym jadła oponę od samochodu albo jakiegoś żelka takiego, ale takiego bardzo nisko budżetowego. Nie ma smaku prawie. No może dlatego nie ma smaku, bo już zjadłam tyle tych ostrych i słonych rzeczy, że ten smak nie jest taki wyczuwalny. Nie ma szału. Dupy nie urywa. Także to nie jest ani jakieś strasznie niedobre, ani jakieś dobre. To jest po prostu, no nie wiem, jakby mi już nic nie zostało w domu, abym przymierała głodem, to bym pewnie to zjadła. Dam to znajomym do spróbowania. Okej, okay, I'm done. A jakbym miała wybrać zwycięzcę dzisiejszego filmu, to są to niepozorne chipsy z kokosa. A jeżeli chodzi o najgorszą rzecz, która... mnie wybiła w ogóle z rytmu, to jest to gówno. To jest po prostu paskudne. Sam smak nie jest taki zły, bo to wszystko tak naprawdę smakuje bardzo podobnie, bo to ma gdzieś tam... Widzicie? Koronawirus się odzywa. To ma gdzieś taki smak soli, ryby, ostrości i słodkości. I większość tych snacków ma taki smak. Ale to po prostu tak okropnie śmierdzi jedzeniem dla chomika, że ja nie mogłam się w ogóle przekonać, żeby to wziąć do buzi. Było obrzydliwe. Kuchnia tajska generalnie jest... mi bardzo smakuje. W sensie mam na myśli tutaj rzeczy takie bardziej obiadowe, śniadaniowe albo owoce fresh. No to jest naprawdę dobre. Ja jestem wielką fanką pad thaja i w ogóle tajskie jedzenie uchodzi za jedno z najsmaczniejszych na świecie. Tylko po prostu no te przekąski pokonały mnie dzisiaj. A może zrobimy tak, teraz na to wpadłam, że jak ktoś chce sprawdzić, na ile jest w stanie wytrzymać tego shitu. Ja mam tych opakowań dużo. Zróbcie coś, żebym chciała wam to dać. I ja to wam wyślę pocztą wtedy. Z jakimś listem. What do you think? Zróbcie jakiegoś fanarta, filmik, nie wiem, wyrecytujcie wiersz, zaśpiewajcie piosenkę. Coś, co będzie miało jakikolwiek związek z tym kanałem albo z tym filmem. I ja wybiorę sobie 5 osób i potem obejrzymy to wspólnie. I ja wybiorę 5 osób, którym wyślę tą kałamarnicę. Żeby też się przekonał, jakie życie może być straszne. Wiem, że lubicie też takie rzeczy. Ja nie jestem sama, ja nie... Jeśli oglądacie ten kanał, to znaczy, że jesteście w pewnym stopniu masochistami. No, więc jak nagracie ten filmik, zaśpiewacie piosenkę, narysujecie rysunek, czy cokolwiek tam innego zrobicie, to wysyłajcie mi to albo na maila, albo na Instagramie. Tylko jak wysyłacie na Instagramie, to napiszcie w ostatniej wiadomości, że to jest, że to chodzi o ten konkurs, powiedzmy, w dużym cudzysłowie, bo mam dostanie dużo wiadomości i po prostu może mi się to gdzieś zgubić, a jak napiszecie, że to jest to, no to będę wiedziała od razu. W ogóle to by było super, jak już to do was dojdzie, do tych 5 osób, to nagrajcie mi jakiś instastory z tego, jak to jecie, bo jestem ciekawa, jak na to zareagujecie. Dajcie znać, czy fajny ten filmik. Elo, bye!